Szczęść Boże, coś wam powiem. Przekonujmy się, że w życiu zdarzają się takie problemy, których nie rozwiążemy ludzkimi środkami. Żadne pieniądze, znajomości, nawet nowinki techniczne nie zmienią naszej sytuacji. Trochę jakby Pan Bóg dopuszczał w naszym życiu 12-letni krwotok. Nie chodzi o to, że on jest nieczuły, że pastwi się naszym nieszczęściem. Jeśli tak myślimy, a przecież takie myśli się zdarzają, że o wszelkie zło oskarża się Boga, to mamy fałszywy jego obraz. Na podstawie dzisiejszej Ewangelii widzimy, że są wydarzenia i problemy, które tylko On może uleczyć. Zobaczmy, że zarówno kobieta, jak i ojciec dziewczynki wyczerpali wszystkie możliwe sposoby na ratunek, na pomoc. W Księdze Wyjścia, czytając o Izraelu, czytamy o tym samym. Naród nie widzi ratunku, nie widzi nadziei na lepsze życie. Uważają, że są w sytuacji bez wyjścia. W ich położeniu, jak i w sytuacji bohaterów z Ewangelii, potrzebna jest wiara. Wszystko możliwe jest, jeśli uwierzymy. Tyle, że w obliczu dramatów nie myślimy racjonalnie, bo ludzkie reakcje, odczucia, emocje nie pomagają nam ze spokojem spojrzeć na to, z czym się mierzymy. Potrzebna jest chyba w tym jakaś desperacja. Niczego nie stracę, ale mogę zyskać wszystko, jeśli zrobię ten jeden krok. Jezus uzdrawiał wielu, którzy przychodzili do Niego. Cuda działy się za pomocą dotknięcia. Wszystkie beznadziejne przypadki odchodziły w zapomnienie. Słowo Jezusa i wiara człowieka czyniły cud. I chyba zanim zostaniemy uzdrowieni fizycznie, musi wpierw uzdrowić się nasze serce. Zarówno przełożony synagogi, jak i kobieta cierpiąca na krwotok stają dzisiaj przed nami jako świadkowie wiary, która ufa wbrew logice i znanym powszechnie zasadom. Ich pragnienie było tak silne, że uwierzyli wbrew nadziei i nie patrząc na ludzkie reakcje, uczynili gest, który te pragnienia zaspokoił. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden ważny element. W jakich warunkach dokonują się te cuda? Można powiedzieć, że dokonują się w ciszy, choć wokół jest zgiełk. Kobieta przedziera się przez tłum i dotyka w ciszy płaszcza Jezusa. Wokół dziecka zawodzą ludzie, którzy jakby zagłuszali to, co się stało i w ten sposób chcieli zaklinać rzeczywistość. A Jezus dokonuje cudu w ciszy, bo kazał wszystkim wyjść. Tym samym otrzymujemy kolejne wskazanie, żeby zadbać o ciszę w naszym życiu. Mamy się zastanowić, ile jest ciszy, szczególnie w tych momentach, w których narzuca się pragnienie, by ją zagłuszyć, gdyż przeraża nas. Ale w zgiełku, jaki jest w nas i wokół nas, niczego nie zobaczymy i nie usłyszymy. Tej kobiety przecież nikt nawet nie dostrzegł, kiedy dotykała płaszcza. Tak więc potrzebujemy ciszy, wiary, a wiara, jak czytamy w liście do Rzymian, rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa, a które wypowiedziane dzisiaj brzmi: ufaj.